Głównym celem projektu jest rozwijanie transgranicznej komunikacji i współpracy poprzez edukację interkulturową i językową w wychowaniu przedszkolnym. Obszary transgraniczne są najbardziej dotknięte problemami związanymi z niżem demograficznym i z odpływem ludności z tych właśnie miejsc, z tych okolic. Dlatego doszliśmy do wniosku, że jeżeli jest możliwa współpraca pomiędzy w tym przypadku Niemcami i Polakami, no to na pewno przełoży się to na rozwój regionu. Po wizytach studyjnych po stronie niemieckiej jesteśmy bardzo zadowolone. Mogłyśmy nauczyć się, zobaczyć, zaobserwować, poprowadzić zajęcia z naszego punktu widzenia w języku polskim, jak i również byłyśmy bardzo mile przyjęte po stronie niemieckiej. Chodzi także o podwyższenie kompetencji personelu pedagogicznego w przedszkolach na obszarze wsparcia, między innymi w zakresie języka sąsiada. Zapoznanie się z historią miasta, które prezentujemy, przybliżenie dzieciom, nauczycielom i środowiskom lokalnym. Mamy w projekcie również ujęte 1500 dzieci, więc dzieci przedszkolne miały szansę doświadczyć kontaktu z przedstawicielem innej kultury, poznać piosenki, poznać wiersze, zobaczyć, że sąsiad jest zwykłym człowiekiem, że jest sympatycznym człowiekiem. No i myślę, że mamy już rzeczywiście pierwsze przyjaźnie, są już pomysły na pierwsze partnerstwa między przedszkolami. W ramach projektu uczestnicy mogli zapoznać się bliżej z historią oraz ciekawostkami architektonicznymi Jeleniej Góry. To są w tej chwili takie gry o Jeleniej Górze, no i wszyscy uczestnicy muszą różne punkty w Jeleniej Górze znaleźć i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego na przykład Neptun stoi tutaj. Uczestnicy tego miejskiego rally mieli za zadanie odczytać z napisu nad wejściem do kościółka świętej Anny datę jego odbudowy. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020.